Członkowie Południowego Obszaru Funkcjonalnego, czyli młodszego brata aglomeracji wałbrzyskiej, podpisali porozumienie terytorialne i są gotowi przyjąć nowe środki w ramach funduszy europejskich dla Dolnego Śląska. Sąsiadujący z aglomeracją wałbrzyską obszar zintegrowanych inwestycji terytorialnych południowego obszaru funkcjonalnego tworzą gminy z powiatów kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego z miastem Dzierżoniów jako liderem ZIT-u. Te samorządy przygotowały spójną strategię i zaproponowały szereg inwestycji, które chcą realizować wspólnie z funduszy europejskich. My jako Urząd Marszałkowski już od kilku lat animowaliśmy ten proces tworzenia ZIT-ów na terenie całego Dolnego Śląska i to się udało, dlatego że wcześniej ZIT-y istniały chociażby właśnie w Wałbrzychu, gdzie jego funkcjonowanie jest generalnie chwalone przez samorządowców i wiele inwestycji udało się zrealizować właśnie dzięki pieniądzom pozyskanym z tego instrumentu finansowego. W tym drugim obszarze na południu Dolnego Śląska, czyli obszarze obejmującym powiaty dzierżoniowski, ząbkowicki i kłodzki, takiego narzędzia nie było, samorządowcy o nie zabiegali. My wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom, udało nam się wynegocjować potężną pulę środków, która popłynie właśnie też do tego regionu i właśnie tam będzie istniał jeden z nowych ZIT-ów. ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego otrzyma pulę środków w wysokości 119,5 milionów euro, w tym 81 milionów euro w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dla porównania aglomeracja wałbrzyska może w tym rozdaniu liczyć na 160 milionów euro, aglomeracja wrocławska i legnicko-głogowska po 63 miliony euro. Na przestrzeni kolejnych kilku lat zostaną wydane na projekty związane z infrastrukturą, też w jakimś stopniu zieloną gospodarką, ale w tym haśle między innymi zawiera się chociażby transformacja energetyczna, wymiana źródeł ciepła, czy na przykład ocieplanie budynków i wiele, wiele innych zadań, o które zabiegali samorządowcy, a których często nie byli w stanie zrealizować z innych źródeł unijnych. Dlatego cieszymy się, że wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, kierujemy potężny strumień środków na południe Dolnego Śląska, czyli do obszaru, który tych inwestycji potrzebuje i na pewno jeszcze będzie potrzebował wiele. Obecnie już całe województwo objęte jest jednym z sześciu ZIT-ów i jednym innym instrumentem terytorialnym dla subregionu wrocławskiego. Oprócz wspomnianego obszaru południowego na Dolnym Śląsku funkcjonują ZIT-y jeleniogórski, wałbrzyski, legnicko-głogowski, wrocławski i zachodni.